To jest trochę brzydko, ale zauważyłem, że mi rura się odkleiła od zmywaku na dole. Nie zrozumiałem, co się stało, ale musiałem to szybko naprawić. I co ja zrobiłem? Ja wziąłem 5-litrowy plastikowy baniak i wyciąłem z niego takie coś. To jest z plastikowego baniaku. No i przed chwilą byłem w sklepie. Konsultant, sprzedawca na informacji mi tylko mógł podpowiedzieć taki zestaw, gdzie jest to wszystko, to kolano, ta rura, to wszystko. Sam sobie wybrałem, bo tak zrozumiałem, że potrzebuję tylko tą część, która właśnie mi się urwała. Także jeżeli komuś się urwie rura i poleci woda, to śmiało do mnie dzwonić, ale żadnych gwarancji. Na chwilę obecną jest godzina 21:35, a nasze maleństwo nie śpi. Tak? Emilka, kiedy idziesz spać? Cicho. Emilka, idź spać. Halo. Dziecko, idź spać. Czas do spania. Jutro do żłobka, a ty się nie obudzisz. Spróbuję może po rosyjsku zrozumieć. Milka, no bystrinka w krawatku. Bystro! Bystro! Bystrinka. Bystrinka leży z krawatku. Jeśli ktoś z was kiedykolwiek będzie miał okazję wymieniać samodzielnie części kanalizacji w domu, to od razu musicie wiedzieć, że jak cokolwiek odkręcicie w tym systemie, to będzie śmierdziało. To będzie strasznie śmierdziało, także uważajcie na to. Jeżeli jest możliwość, to lepiej zlecić to profesjonalnemu santechnikowi. No cóż, wszystko się udało, inaczej być to nie mogło. Już pokazuję wynik. Tak to wygląda teraz. A tu już nic się nie dzieje. Cześć YouTube, dzisiaj jest sobota, dzień bardzo słoneczny, a my z Olą i z Emilką jedziemy do restauracji. Jak do restauracji? Do Tesco na śniadanie. Teraz u Emilki jest taki okres, że ona taka trochę niesłuchniana i my już z Olą prawie w garażu jesteśmy, a ona nie idzie. Ona chce się bawić na podwórku i nie potrafimy wytłumaczyć, że musimy jechać coś zjeść, bo bez bawienia się na placu zabaw jakoś przetrwamy, ale bez jedzenia to nie bardzo. Chodź! Tuli, tuli? Zrób tuli, tuli. Tuli, tuli. Gdzie jest nasze auto, Emilka? Gdzie? Gdzie tu? Gdzie? Gdzie jest nasze auto? Tak? Tu jest nasze auto? Chcesz, żeby ja tym jechał? Emilka. Także teraz wiadomo, że Multipla to nie był nasz wybór, tylko Emilka wybrała takie auto. Emilka, co tam robisz? Co to jest? Podoba mi się typ takiej restauracji, w której nie trzeba siedzieć z menu i czytać jakieś niewiadome nazwy, których nigdy nie widziałeś, nie jadłeś, nie wiesz jaki to ma zapach. A tutaj sobie można od razu zobaczyć to, co jest. Od razu sam sobie nabierasz tyle, ile ty chcesz, a nie ile na kuchni ci położą. Może przez to, że nie jestem multimilionerem i jeszcze nie znam się na tych rzeczach, ale ja tego nie bardzo rozumiem. Kiedy w restauracji coś przynoszą, jest taki ogromny, duży talerz, 3-kilogramowy, i na nim leży takie coś i tak, wiecie, dookoła sosem polane i to jest super pyszna, mega strawa.
Ja lubię tak jeść, kiedy ja widzę, że jest talerz, ten talerz jest napełniony jedzeniem i ja jem to, co chcę. Patrzcie, jaki ładny obrazek tutaj się widnieje. I to tylko 3,49 za 100 gramów. Bistro Tesco, polecam. Sponsorem tego programu jest sklep Tesco. A teraz informacja dla mieszkańców Poznania oraz gości. 6 grudnia startuje Jarmark Bożonarodzeniowy. Startuje on w miejscu, które się nazywa Poznań City Park i będzie trwał od 6 grudnia do 26 grudnia. Na Państwo czekają stanowiska z różnymi słodyczami oraz artykułami spożywczymi. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Państwa na stanowisko, które się nazywa Rudy Pies. Tam odnajdziecie chłopaka na imię Maksim, który ma rudego psa w domu, stąd i wzięła się ta nazwa Rudy Pies. Na tym stanowisku na Was czeka cały asortyment ciastkarni domowej, ciasteczka do wypiekania, których były wykorzystane różne foremki jeszcze starych czasów. Wśród ciasteczek znajdziecie misię z polewą, ciasteczka w formie orzeszków greckich z mlekiem zagęszczonym w środku. Brownie wegańskie, które przygotowane bez tłuszczy zwierzęcego pochodzenia, stąd pochodzi nazwa weganckie. Kruche ciastka, naturalne kakao z marshmallow. Maksim będzie to wypiekał wszystko na miejscu. Do przygotowania tych ciasteczek Max będzie używał mleko i masło zakupione na fermach, a nie w sklepie. Ciasteczki będą wypiekane zgodnie z jeszcze starą, taką radziecką recepturą. Także bardzo serdecznie zapraszam na stanowisko Rudy Pies, gdzie możecie spróbować coś nowego, coś pysznego, gdzie to wszystko się organizuje nie dla kasy, tylko dla siebie i dla ludzi. Również na terenie City Parku w tym okresie od 6 grudnia do 26 grudnia będzie strefa karuzeli, gdzie można będzie się pobawić z dziećmi. Emilka, będziesz jadła? Zaraz tatuś przyjdzie. No? Kaszę gryczaną chcesz? To siadaj, siadaj, będziemy jeść. Ja wybrałem sobie takie jedzenie. Ola takie. I to kosztowało 31,34. No jeszcze zapomniałem o dolewce, chodziłem drugi raz. Się kupuje taki kubeczek za 3,99. Dzisiaj jest promocja, on kosztuje tylko 1,99 zł. Kupuje się kubeczek, tam jest taki automat i z tym kubeczkiem można sobie nabierać ile chcesz tych napojów. Ola na razie nie je. Dlaczego Ola nie je? No bo Emilka je. Ola karmi dziecko. Dobre? Dobre. Dobre.